No, i słuchajcie, mamy już marzec, jakże ten czas szybko płynie. Ostatni ponad tydzień był bardzo ciepły, moim zdaniem zdecydowanie za ciepły jak na luty. Ja wiem, że my lubimy słońce, lubimy wysoką temperaturę, ale naprawdę luty to nie jest moment, żeby było prawie 20 stopni słonecznie i ta temperatura utrzymywała się przez Pewien okres, bo naprawdę ta przyroda, no, myśli, że to już jest w zasadzie zaawansowana wiosna. Tutaj, jak wiemy, w marcu, w kwietniu różnie to bywa. No, mam nadzieję, że ta zima już sroga nie wróci, że jeżeli już, no to będą po prostu opady deszczu, bo woda jest bardzo potrzebna i te temperatury będą odpowiednie do tego momentu w roku, tak to nazwijmy. Niemniej, dzisiaj o tym, jak chciałem nagrać. Różne, większe, piękne jelenie, i pokazać, że mimo, że mamy początek marca, to te naprawdę jeszcze spore jelenie z pięknym, dużym porożem jeszcze sobie chodzą lasem, i to poroże cały czas na ich głowach jest. To pokazuje, no, że naprawdę nie ma sensu w styczniu, w lutym tak biegać za tymi zwierzętami. Pamiętajmy, żeby szanować je, żeby ich nie płoszyć, nie przeganiać, bo jak widzicie i w marcu one mają swoje poroże na głowach i to nie małe osobniki, tylko naprawdę w kwiecie wieku, naprawdę ładne jelenie. Dlatego chciałem pokazać to dzisiaj, jak te jelenie już się zachowują, kiedy zaczynają czuć wiosnę i pierwszy piękny jeleń już przechodził w takim pięknym miejscu, ale usytuowałem kamerę tutaj, bo Wiedziałem, że tutaj to jest taka ścieżka, gdzie przechodzą szczególnie często dwa piękne samce, które bardzo lubią swoją obecność. Są to tacy koledzy, można powiedzieć. Zresztą jeden szedł niedługo po drugim, i tutaj widać, jakie on ma piękne, rozbudowane poroże. I mamy początek marca, a on tak piękne i duże poroże jeszcze ma na głowie. Przecież im większe poroże, tym wcześniej teoretycznie Jelenie je zrzuca, no bo musi. Duże wybudować, musi mieć na to czas, prawda? Więc te mniejsze Jelenie z mniejszym porożem będą robiły to później, nawet w kwietniu. Czasami zdarza się, że w maju te, które mają pierwsze poroże na głowach, ale no to pokazuje, że naprawdę nie ma sensu za tymi zwierzętami ganiać. Pamiętajmy, żeby je szanować. Niemniej do czego dążę w tym filmie, poza pokazaniem, że te piękne samce jeszcze. Poroża na swoich głowach noszą, no to to, że te wysokie temperatury sprawiły, że zwierzęta bardzo chętnie zaczęły wychodzić na takie spacery. One doskonale wiedzą, że w pewnych miejscach już ta trawa zaczyna się ruszać, ta zielona trawa zaczyna sobie powoli troszeczkę rosnąć, że w pewnych miejscach powolutku zaczyna się robić zielono. Oczywiście bardzo powoli, ale jednak. I te zwierzęta doskonale to czują, kiedy jest wyższa temperatura, no to tym Chętniej po zimie e, są skore do tego, żeby po tym lesie spacerować, i też usytuowałem kamerę e, w trzech różnych miejscach, gdzie te jelenie przechodziły, żeby pokazać to, e, no jak one zaczęły być w tym momencie. Aktywne, przed nami piękny czas, coraz bliżej takiej prawdziwej wiosny. Niedługo będą rodziły się małe zwierzęta. To też jest moment, którego ja się nie mogę doczekać, bo bardzo będę chciał je poznać, bardzo będę chciał je nagrywać. Ale to przed nami, więc jeżeli nie chcecie tych filmów przegapić, subskrybujcie mój kanał.